Witam Was wszystkich serdecznie i zapraszam do kącika Hani. Ja jestem Hania i mieszkam w Australii Zachodniej od 28 lat. Muszę nagrać dzisiaj filmik, bo widzę, że jest bardzo dużo pytań i dużą popularnością się cieszy film na temat tej taniej dzielnicy. Chciałam wyjaśnić parę rzeczy, które chyba może ja już po tak długim czasie mieszkania na emigracji trochę straciłam orientację, co Was interesuje, co Wy wiecie na temat życia tutaj w Australii. I chciałam Wam powiedzieć, jak to wygląda z braniem kredytów na dom i skąd w ogóle się biorą ceny domów, bo widzę, że bardzo wielu z Was próbuje porównywać ceny domów. Tego się tak nie da porównać, ceny do ceny, dlatego że cena domu to jest wyznaczona tym, jaki jest popyt i podaż na domy. Są miejsca, w których mogą stać pałace, a gdzie nie ma pracy i one mogą kosztować po $1000 i nikt ich nie będzie chciał kupić. Tu w Western Australii są miejsca na północy Australii, Karata, Port Newman, że jakbyście zobaczyli tam dom, to byście nie chcieli, żeby ktokolwiek was kiedykolwiek mieszkał w tym domu. One są okropne, to są stare budy jakieś z blachy i one potrafią się wynajmować po $1500-$2000 na tydzień, a jak się je kupuje, to się płaci za nie $500,000, chociaż to jest obrzydliwa, okropna buda, a spowodowane jest to tym, że one są blisko kopalni, w których zarabia się ogromne pieniądze i za wynajęcie tych domów i za kupno tych domów nie płacą w sumie indywidualnie ludzie, tylko płaci kopalnia i tam usadawia swoich pracowników. I tak samo jest w Perth. Ceny domów w Perth są wyznaczone tym, jaki jest popyt. Ja tutaj Wam pokażę grafik cen w Perth, jak on się kształtuje przez cały rok. Ja porobiłam te zdjęcia ze strony internetowej RAVE, to jest Real Estate Institute of WA. Link do tego site podaję w swoim opisie, także jeżeli ktoś sobie chce obejrzeć, jak to wygląda, bardzo zapraszam. Tam są absolutnie wszystkie potrzebne informacje. Więc cena domu jest ukształtowana tym, ile ludzi chce kupić, ile chce za ten dom zapłacić i oczywiście kosztami siły roboczej. Żeby dom w Western Australii wybudować, to byle jaki budowlaniec zarabia 2 albo i 2,5 tysiąca dolarów na tydzień lub więcej, więc jeżeli ktoś nam ten dom buduje przez pół roku, to my tym wszystkim ludziom musimy te pensje opłacić. Ponieważ u nas cały czas mamy najniższe bezrobocie w całej Australii i cały czas ludzie przyjeżdżają i jest brak, ogromny brak domów, więc te ceny domów się utrzymują i średnio rocznie idą do góry około 9-10%. To oczywiście też zależy od tego, w jakich dzielnicy. Są dzielnice, które idą raptownie bardzo do góry, a spowodowane to jest często tym, że się zmienia zoning, czyli się zmieniają przepisy, a są dzielnice, które są gdzieś na obrzeżach miasta i mogą w cenie spadać. Jest bardzo duża ilość przepisów, jeżeli chodzi o budownictwo. Czy to jest budownictwo w mieście, czy to jest budownictwo na wsi, czy przy kopalniach. Jest bardzo dużo restrykcji, bardzo dużo przepisów. I tak sobie, że komuś się podoba, czy ktoś ma swoją ziemię, że sobie może coś tam wybudować, to tutaj tak to nie działa i nie istnieje. Jeżeli ja mam swoją działkę tutaj, gdzie mieszkam i zechcę postawić nawet zwykły dach, pergolę tutaj sobie przed domem, to ja muszę mieć zezwolenie miasta na to, ponieważ wszystkie mniej więcej domy muszą wyglądać schludnie i gdyby ludziom pozwolić budować to, co by chcieli, to byłyby one połatane i dzięki temu te dzielnice wyglądają czysto i dosyć schludnie. Również jeżeli ja chcę dobudować pokój, garaż czy postawić sobie jakąś budę w ogrodzie, to na to wszystko potrzebuję. Muszę złożyć plany, muszę powiedzieć, co ja chcę budować, jaki kolor tego będzie i tak dalej, z czego będzie zbudowany. I jak dostanę zezwolenie, to mogę wybudować. Często ludzie budują sami, ale jak potem dom sprzedaje i to wyjdzie na jaw, to bardzo często miasto każe to usunąć z działki. Jeżeli chodzi o branie kredytów, bo wielu się o Was pyta się o to, jak to wygląda. Po pierwsze, Australia jest, tak jak mówiłam, bardzo regulowanym państwem i mamy 4 banki, które są obłożone ogromną ilością przepisów i dzięki temu myśmy się uchronili przed kryzysem. Nie mieliśmy takiej sytuacji jak subprime mortgage w Ameryce, czy co to się działo w Hiszpanii, czy w Irlandii budowano domy,
których nikt nie potrzebował. Tutaj to jest bardzo ogromnie regulowane i nie dość, że rząd wydziela ilość ziemi, która idzie pod budowę, to z drugiej strony banki bardzo kontrolują, komu dają te kredyty i dają je w taki sposób, żeby cena domów nie szła zbyt do góry albo nie spadała zbyt na dół. Jeżeli ktoś chce dostać kredyt, to po pierwsze musi się wykazać stałą pracą. Ktoś się pytał, czy jak się ma swoją firmę, jak na to bank patrzy. Trochę może patrzeć krzywym okiem, ale jeżeli się pokaże książki z accounting i się wykaże zarobkami, które wpływały na konto bankowe i jestem w stanie udowodnić, że ja tyle zarabiałam w ciągu roku, to bank na to oczywiście spojrzy i weźmie to pod uwagę. Ponieważ te przepisy są tutaj tak ułożone, ja już kiedyś mówiłam, że w zasadzie ani urzędy podatkowe, ani policja nie musi nikogo sprawdzać, bo ludzie sami się pilnują i sami się regulują. I na przykład jeżeli ktoś pracuje na czarno, to prawdopodobnie nigdy nie będzie mógł swojego domu kupić, bo żaden bank mu nie da kredytu, bo nie jest w stanie wykazać się jakimikolwiek zarobkami. A złożenie, nawet jeżeli uda mu się 20, 30, 40 tysięcy depozytu uzbierać, to i tak bank mu nie da pieniędzy, jeżeli nie wykaże się tym, że zarabia odpowiednią ilość pieniędzy. Jaką ilość pieniędzy trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt? To jest bardzo indywidualne. Ja kupowałam, próbuję sobie przypomnieć, chyba 6 domów kupowałam tutaj w Western Australii podczas swoich 28 lat życia, więc trochę mam na ten temat doświadczenia i za każdym razem jak się dom kupuje, to sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Jeżeli kupuje się na inwestycję dom, to wcale nie trzeba tego domu spłacać, można spłacać tylko i wyłącznie odsetki z powrotem. Od czego cena jest zależna? Od tego, jak ludzie pragną ten dom mieć, jak ludzie pragną go wynająć i jak łatwo jest wynająć. 28 lat, jak mieszkam, a sama wynajmuję parę domów, to ludzie zawsze się biją, zawsze jest tyle chętnych ludzi do wynajęcia domów, że zwykle można dostać wyższą cenę za wynajem, niż o nią się prosi. Tutaj widzicie na ekranie, jak to mniej więcej wygląda, jeżeli najtańszy dom do wybudowania jest za 350 tysięcy, jeżeli będziemy spłacać tylko i wyłącznie odsetki, bo jak kupimy na inwestycje, to możemy spłacać tylko odsetki. Także jest prosty rachunek, tak mniej więcej będziemy mieli 50 dolarów jakiegoś tam zysku. Jego prawdopodobnie nie będzie, bo ja nie wliczyłam takich opłat jak podatek ziemny, jak opłaty za wodę, co właściciel musi płacić i podatek do dzielnicy za utrzymanie dróg, oświetlenia ulicznego i tak dalej. Także zysku prawdopodobnie wielkiego nie będzie, ale kupując taki dom na inwestycje nie tracimy żadnych pieniędzy, a do tego możemy bardzo wiele rzeczy odliczać od podatku, jeżeli na przykład zarabiamy. Ja w tej chwili nie pracuję, więc mi się to nie opłaca, ale załóżmy, że Janusz pracuje i zarabia bardzo dobrze i płaci wysoki podatek. Jeżeli by kupił dom i wykaże, że musiał coś tam naprawić, czy miał jakieś straty, jeżeli wydał załóżmy 2000 dolarów, to może dostać 1000 dolarów z powrotem jako ulgę podatkową. Także tych przepisów jest ogromna ilość. Wielu się Was pyta, jak to jest, że ludzie często zmieniają domy. Domy się bardzo łatwo sprzedają. Tutaj widzicie grafik, mniej więcej ja go w tej chwili nie mam, bo ja siedzę przed kamerą, ten film potem włączę, ale tak mniej więcej średnio około miesiąca dom się sprzedaje i każdy dom się sprzeda i popyt jest ogromny na domy, więc nie ma problemu. Jeżeli wzięliśmy kredyt w banku, załóżmy na 400 tysięcy dolarów, nasz dom, zapłaciliśmy za niego te 400 tysięcy dolarów, mieszkaliśmy 5 lat, po 5 latach sprzedajemy go za 500 tysięcy dolarów, to 400 tysięcy od razu bank zabiera, bo to były jego pieniądze, a nam zostaje 100 tysięcy w kieszeni i te 100 tysięcy możemy użyć jako depozyt na kupno następnego domu. Czy jest trudno dostać kredyt w banku? Nam nigdy nie było trudno, bo myśmy pracowali. Jeżeli pracuje się dłużej niż rok w jednym miejscu i ma się dobre zarobki, nie ma absolutnie żadnych problemów. Każdy bank z chęcią Wam da kredyt i to na dosyć dobrych warunkach. Tak jak powiedziałam, mamy 4 główne banki, które są bardzo mocno kontrolowane przez rząd
i przepisy są bardzo rygorystyczne i w zasadzie nasze banki, ponieważ one dają pożyczki na ten dom, w ich interesie jest, żeby te domy nigdy nie spadły na wartości i dlatego oni ten rynek bardzo mocno kontrolują i Australia jest w tak cudownej sytuacji, jakie jest w tej chwili w porównaniu z resztą świata. To wcale nie znaczy, że to się nie zmieni i kiedyś nie będzie inaczej. Ja mówię to na dzień dzisiejszy. Także jeżeli ktoś z Was tutaj przyjedzie i dostanie na przykład wizę stałego pobytu, bo musi mieć taką wizę stałego pobytu, to jeżeli dostanie pracę stałą i będzie przez rok pracował, nawet może przez pół roku, po 6 miesiącach, jeżeli będzie to praca w dużym zakładzie pracy, to znaczy, że on tam nie zostanie wyrzucony, ponieważ u nas w Australii nie wolno ludzi wyrzucać z pracy. Wykaże się zarobkami, zwykle trzeba przynieść do banku z czterech poprzednich tygodni zarobki, ponieważ większość zarobków jest wypłacana tygodniami. Dwie osoby pracują i załóżmy, że wykażemy się, że mamy dochodu 3 lub 4 tysiące, czy cokolwiek. No, załóżmy, że mamy 3 tysiące dolarów tygodniowo dochodu przed podatkiem i pracę mamy stałe. Sądzę, że każdy z tych czterech banków bardzo chętnie Wam udzieli kredytu i wówczas można iść od jednego banku do drugiego i szukać lepszego po prostu produktu. Te cztery banki to są Commonwealth Bank, Westpac, National Bank and ANZ, to jest Australia New Zealand Bank. I to są wszystkie banki gwarantowane i kontrolowane przez rząd. Także sprzedaż domu bardzo prosta, bardzo łatwa, dlatego ludzie robią to, po prostu robią to cały czas i często się widzi domy, że się sprzedają, kupują. Zresztą myśmy sami sprzedali, to już jest trzeci nasz dom, w którym mieszkamy. A oprócz tego jeszcze kupiliśmy domy na inwestycje. Wielu z Was się pyta, czy obywatelstwo angielskie daje mu lepsze możliwości do emigracji do Australii. Absolutnie tak. Jeżeli ma się obywatelstwo angielskie czy obywatelstwo kanadyjskie, to wszystko należy do Commonwealth. Mamy jedną królową, mamy wiele przepisów takich samych. Zresztą dla tych wszystkich, którzy mieszkają w Anglii, to Wam powiem, że układ i przepisy w Australii i w Anglii są bardzo, a to bardzo podobne, więc prawie wszystko, co działa w Anglii, to i działa tutaj. A wiem to stąd, że sama byłam kilka razy w Anglii, a do tego kilkoro z mojej rodziny mieszkało i pracowało przez okres chyba roku i 2 lat w Anglii, zanim powrócili z powrotem do Australii, więc z tego, co mówili, to wszystko wygląda bardzo podobnie. Następne chciałam powiedzieć, że ja się staję powoli uzależniona od tego YouTube i kręcenia dla Was filmów. Ja Was tak bardzo lubię i dajecie mi tyle tej pozytywnej energii, odpowiedzi, że ja potem nie mogę rano, muszę wstawać i zamiast coś robić, to nakręcam te filmy. Jeżeli przez jakiś czas filmów nie będzie na moim kanale, nic się nie martwcie, to znaczy, że mam przerwę lub wyjechałam lub czym innym jestem zajęta i nie mam czasu je nagrać. Trochę to czasu zabiera, żeby taki filmik przygotować. Taki jak teraz mówiony, to on bardzo łatwo się nagrywa, bo ja w tej chwili będę siedziała te 15 minut, poopowiadam, przełożę to na komputer, to będzie trwało może pół godziny i obróbka 5 godzin i film będzie na YouTube, ale takie z pleneru to trochę dłużej czasu mi zabierają. Jeżeli Wam się podobała ta tania dzielnica, ja do niej wjechałam po prostu przez przypadek, bo myśmy tamtędy przejeżdżali, ale ja mogę Wam pokazać taką dzielnicę już wykończoną, która ma parę lat. One są przepiękne, szczególnie te blisko plaży położone. Ja teraz kiedyś niedawno przejeżdżałam. To są tak piękne, że aż przyjemnie jest chodzić po tych uliczkach, jak ona już jest w pełni wykończona. I przez to, że jest wiele przepisów i restrykcji, ja mówię, to mamy mniej więcej jednakowe dachy. Są dzielnice, w których nie wolno robić dachów z blachy, tylko muszą być z dachówki. Są dzielnice, w których stoją bloki mieszkalne, ale bardzo często na przykład są przepisy, że nie wolno prania wywieszać na balkonach i to jest w większości bloków, które są wokół miasta. Nie wolno niczego wywieszać na balkonach, żeby nie wyglądało to nieestetycznie. Są specjalne pomieszczenia porobione, gdzie można to pranie sobie tam suszyć. Zresztą w każdym domu w takim bloku ludzie mają suszarki. Jest wiele przepisów, które mówią, jak dom musi wyglądać od zewnątrz, żeby to tak samo nie wolno śmieci składować na zewnątrz domu, czy jakichś materiałów budowlanych.
dwa razy w roku jest wywózka takich dużych śmieci i 2 czy 3 tygodnie przed tą wywózką wolno nam wyłożyć śmieci na trawnik, a tak poza tym jest to zabronione. Jeżeli ktoś coś takiego zrobi, to prawdopodobnie któryś z sąsiadów zadzwoni do zarządu miasta i trzeba będzie to usunąć z przodu trawnika. Pytacie się również o bezpieczeństwo w Australii, o terroryzm, jak wygląda, więc jeżeli chodzi o terroryzm, oprócz tego jednego w Port Arthur, który był już bardzo, bardzo dawno, już nie pamiętam, 15-20 lat temu, jeden młody człowiek chyba coś miał, jakiś problem z głową i zastrzelił dosyć dużo ludzi. Po tym czasie zlikwidowano całą broń palną w Australii. W zasadzie bardzo niewiele ludzi ma broń. Tu jest zupełnie inaczej niż w Ameryce. My nie jesteśmy uzbrojeni. W strzelaninach na ulicach czy gdziekolwiek czegoś takiego nie ma. Czy jest bezpiecznie? Ja się czuję bardzo bezpiecznie. Chodzę po ulicach po ciemku, chodzę przez parki, czasami 5 km przez las sama, bez nikogo i tylko mogę powiedzieć, że jeszcze mi się nic nie stało, nikomu z mojej rodziny nic się nie stało, odpukać w niemalowane drewno. Chyba jest w miarę bezpieczny. Terroryzm jest w zasadzie przywarą do miejsc, gdzie są bardzo zaludnione. My jesteśmy tutaj tak mało zaludnione miejsce, że prawdopodobnie żadnemu terrorystowi by się nie opłacało czegokolwiek tutaj robić, bo zbyt mało ofiar by miał. Także nie sądzę, żebyśmy byli jakimś takim miejscem, którym by chcieli poświęcać nam czas. A do tego jest bardzo rzadkie zagęszczenie ludzi, bo tak jak już mówiłam, Perth się ciągnie 140 km wzdłuż linii brzegowej i chyba 40 km do wzgórz w głąb lądu i na tym terenie mieszka 2 miliony ludzi, więc bardzo ciężko byłoby cokolwiek zrobić, bo ludzie są bardzo rzadko rozprzestrzenieni. I to jest następne, mówicie, że są maleńkie działki w tych nowych domach, tak, coraz mniejsze działki się robi w nowych domach, prawdopodobnie to znowu jest obcinanie kosztów, bo to jest uzbrojenie terenów, transport publiczny i tak dalej. Jest pełno domów i pełno dzielnic, gdzie działki są duże, więc jak ktoś pragnie dużą działkę, to jest pełno do kupna. Może sobie wybrać, one wcale nie muszą być dużo droższe, tylko po prostu dom będzie starszy, a przy starszym domu czasami trzeba więcej remontów, bo to trzeba czy rynny wymieniać, czy inne rzeczy, a poza tym dużo ludzi lubi sobie wybudować dom swoich marzeń. Buduje się domy parterowe, prawdopodobnie znowu to są koszta. Coraz więcej buduje się domów piętrowych, w miejscach wokół miasta. Ja któregoś dnia chwycę kamerę i wam pokażę, zresztą ja już chyba nieraz nakręcałam, jest bardzo dużo domów piętrowych, ale znowu domy piętrowe nie są zbyt chętnie kupowane przez ludzi starszych, przez ludzi, którzy mają problem z chodzeniem, czy ludzi niepełnosprawnym. Domy parterowe zdecydowanie łatwiejsze są do życia, łatwiejsze są do ogrzania, łatwiejsze są do ochłodzenia. Jeżeli ktoś jest na przykład na wózku inwalidzkim, zdecydowanie łatwiej w takim domu parterowym jest się poruszać, a i do wybudowania dom parterowy jest tańszy, dokładnie nie wiem, ale prawdopodobnie jakieś 20-30 tysięcy dolarów będzie taniej, albo może i nawet więcej. Pytaliście się również, czy żebracy pijacy są na ulicach? Ja 28 lat tutaj żyję i prawdę powiedziawszy nie widziałam żebraków. Ponoć słyszałam, że ktoś tam mówił, że widział. Ja może się poruszam w takich miejscach, że ich nie widziałam. Właściwie nigdy nie spotkałam żebraka tutaj w Australii, czy pijaków spotkałam, też nie spotkałam, ale też my wiele nie chodzimy po klubach nocnych czy po pubach. Nie ma u nas czegoś takiego jak izby wytrzeźwień. Są przepisy znowu, jeżeli jestem właścicielem pubu i sprzedaję alkohol i ktoś według mnie wygląda, że jest już nietrzeźwy, to według prawa nie wolno jemu tego alkoholu sprzedać i on nie jest w stanie nigdzie tego alkoholu kupić, ani w sklepie, ani w pubie. Jak już jest podpity, to musi wrócić do domu i zanim wróci, to prawdopodobnie wytrzeźwieje i w ten sposób to jest kontrolowane, więc nie ma pijaków na ulicach. Do tego, jeżeli chodzi o picie, bo było pytanie, że jak my po iluś tam piwach mogliśmy jechać. Tak, wolno w Australii wypić jakąś tam ilość piwa i wina, ja dokładnie nie wiem, nie pamiętam, ale tam są podane standardowe drinki i można po tym jechać, ale myśmy potem poszli jeszcze na 2-godzinny spacer, zanim pojechaliśmy i troszkę odczekaliśmy. Do tego piwa mają różną zawartość alkoholu. Są piwa, które są prawie bezalkoholowe, mają chyba 1 czy 2% alkoholu. 4,5% chyba to będzie takie standardowe piwo, a
jakieś mocne, to chyba są 5,9%, to są chyba najmocniejsze. Tak samo jak kupujecie wódka, to chyba wódka najbardziej procentowa, to ma chyba 40% alkoholu, a tak średnio to około 38%. Także te nasze alkoholowe napoje mają zdecydowanie niższy procent, więc nimi nie jest tak łatwo się upić. A z powrotem mówię, jak ktoś jest w pubie, wypije za dużo, to właściciel ma obowiązek się tym kimś zająć, nie może mu już więcej alkoholu sprzedawać i musi go odeskortować do domu, czy jeżeli jest bardzo mocno nietrzeźwy, to wówczas dzwoni po karetkę pogotowia i zostaje ten delikwent zabrany do szpitala. A izby trzeźwień nie ma, bo po prostu chyba nie ma takiej potrzeby. Pytanie było też, czy są pociągi, czy są tory i tak dalej. Raczej nie, Australia jest młodym krajem i te wszystkie tory, które były, to dzisiaj już tylko jako relikwia, jako muzeum istnieją. Tak samo ten pociąg parowy, tam to już jest tylko turystyczna atrakcja, a tak transport głównie odbywa się samochodami i samolotami. Samoloty tutaj latają absolutnie wszędzie. Na lotnisko to się idzie tak jak na dworzec kolejowy, bo ludzie do kopalni latają samolotami. Wielu farmerów, które ma swoje farmy odległe od miasta, tymi samolotami lata, więc samolot jest, ponieważ jeszcze nie wszędzie są drogi, albo są drogi jeszcze nie asfaltowe i czasami ciężko jest przejechać. Także samolot jest najtańszym i chyba najlepszym środkiem transportu w tak rozległym kraju. Było również pytanie, czy jak się czujemy bezpiecznie, jak jeździmy na te kempingi, czy wszędzie można kempingować, więc czy ja się czuję bezpiecznie? Czasami mam takie dziwne uczucia, jak jestem zupełnie w miejscu, gdzie nie ma nikogo. Janusz się nie boi, a ja tak prawdopodobnie pod wpływem różnych filmów. Jeździmy bardzo dużo i przez wiele lat jeszcze nigdy nic nam się takiego nie stało. Chociaż raz w nocy uciekaliśmy z jednego miejsca, bo przyjechała chyba w środku nocy banda ludzi na motorach. Ja się trochę przestraszyłam i uciekliśmy. Potem mieliśmy drugi raz takie zdarzenie. Przyjechali na takich Harleyach. Myśmy byli w środku buszu, kompletnie było pusto i chyba 15 ludzi z takimi maskami na twarzy i na tych Harleyach przyjechali. Ja się bardzo przestraszyłam i stanęłam przed tym swoim motorhome, ale za chwilę jeden z nich przyszedł i był tak bardzo przyjaźny. Zaprosili nas na ognisko. Się okazało, że to głównie byli lekarze i adwokaci. Oni po prostu w takie kluby motorowe się łączą i jeżdżą, więc chyba jest bezpiecznie. Jeżeli chodzi o kempingowanie, to w mieście nie wolno kempingować. Wszędzie są wyznaczone miejsca. Również wokół miasta są głównie wyznaczone miejsca. Jest pełno książek, gdzie można takie znaleźć z różnych parków. A jeżeli się wyjeżdża dalej, już chyba około 400 km poza Perth, w zasadzie można stanąć prawie wszędzie. Są miejsca, które się nazywają 24 godziny. One mają zwykle i toalety i można tam stać. I w każdym, co jakiś czas są miejsca, które są darmowe do kempingu. A tak raczej wszystko jest w miarę kontrolowane, bo oprócz niebezpieczeństwa ludzi, to jeszcze też istnieje niebezpieczeństwo pożarów, więc lepiej być w miejscach, które są wyznaczone, bo gdyby coś się stało, to można byłoby nas zawiadomić. Jak już mówiłam, samoloty tutaj królują i nawet karetka pogotowia, jak się jest gdzieś tam w polu, to przylatują po prostu samolotem do tego, żeby komuś życie ratować. Było również pytanie, czy były owady w buszu. Nie, tym razem nie było nic. W ogóle już od 2 lat nie ma ani komarów, ani much specjalnie. Jeżeli są, to są bardzo pojedyncze sztuki. Much nie ma, ale są takie okresy, że muchy potrafią być dokuczliwe, ale zwykle to jest w grudniu i to jest tylko przez kilka tygodni. Ja pamiętam przez te 28 lat zawsze, że grudzień jest najgorszym miesiącem, jeżeli chodzi o komary. A tak większość roku to raczej nic specjalnego nie dokucza. Kleszczy również nie mamy w lasach. Nie ma po prostu, nie żyją tutaj te kleszcze. Także mam nadzieję, że odpowiedziałam Wam na pytania, szczególnie jak brać pożyczki. Żeby dostać pożyczkę i kredyt z banku, musicie się wykazać stałą pracą i stałymi zarobkami, a ceny domów są wyznaczone tym, jak ludzie chcą je wynająć, jak ludzie chcą je kupić i ile ludzie zarabiają w danym miejscu. A ponieważ my tutaj w Perth, w Western Australii, mamy średnie zarobki powyżej $1600 na tydzień, więc to jest odzwierciedleniem tych cen, które są na domy, a tego nie możecie porównywać z Polską, bo to jest zupełnie inaczej. Gdyby na przykład na wsi gdzieś tam, w miejscu, gdzie nie ma pracy, dom na pewno będzie dużo mniej kosztować niż w centrum Warszawy, gdzie jest zdecydowanie łatwiej dostać pracę i tak samo
jest tutaj, a ponieważ cały czas ludzie się z całego świata tu zjeżdżają i chcą kupować te domy i cały czas jest brak domów i wręcz się bardzo często biją o nie, stąd są te ceny wyższe niż może gdziekolwiek indziej. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, pozdrawiam Was serdecznie. Ja jestem Hania i do usłyszenia.